Radio Concita. Pasterskie słowo skieruje do nas przewodniczący dzisiejszej uroczystości, Jego Ekscelencja Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski. Nie no, kurwa, ja go lubię, nie wiem, a będzie za późno. Drogi księże biskupie Andrzeju, biskupie Łowicki, drogi księże arcybiskupie Leszku Sławoju, metropolito gdański, drodzy bracia w biskupstwie, drodzy prezbiterzy, siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Jak słyszeliśmy w słowie księdza arcybiskupa, Matka Boża Fiat otwarła Bogu drzwi do ziemi.
i o to miejsce dla Boga upomina się nieustannie. Obchodzone w tym roku stulecie objawień fatimskich wskazuje na to w sposób dobitny. Właśnie na te uroczystości stulecia objawień wobec pastuszków w dalekiej Fatimie. Na te obchody nakładają się także uroczystości związane z peregrynacją Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji łowickiej, dzisiaj dobiegające swojego końca. Matka Boża upomniała się wtedy o Boga, zapowiadając wielkie nieszczęścia dla całej ziemi, łącznie ze straszliwą wojną, jeżeli zostanie powstrzymany pochód ateizmu z Rosji. Jeżeli ludzie się nie nawrócą, nie będą pokutowali. Patrząc na to wszystko, co się w ciągu tego stulecia dokonało i dokonuje, widzimy, jaki wielki jest ogrom nieszczęść. Jeżeli ludzie chcą żyć tak, jakby Pana Boga nie było. No to jest bardzo polityczne. Kiedy ludzie ustanawiają prawa, a nawet nie jako chrześcijanie, tylko ja powołuję się na chrześcijanizm, to było jeszcze przed soborem w Nicei, przed chrześcijaństwem. Jak wiele nieszczęść się z tym wiąże. Apostoł Paweł, Jezus Chrystus, naśladowcy Jezusa, nie byli polityczni, nie wypowiadali się w ten sposób i dlatego nie brali się za miecz. Czekują bowiem swoje miecze na lemiecze, księga Izajasza mówiła, taka była kontynuacja, po co było napisane, żeby to na chrześcijanizmie miało się spełnić. To, że chrześcijaństwo było tylko nominalne, to, że chrześcijaństwo było tylko z nazwy na pokaz, a więc faryzejskie, no to Bóg nie jest z takim chrześcijaństwem, bo nawet Hindusi mówią, że jeżeli my mielibyśmy wyczytać Biblię i mordować ludzi, Hindusi tak mówią, całą Europę i jej drugą wojnę światową oskarżają. To my dziękujemy za takiego Boga. Ludzie sami nie chcą się dać nawrócić. To proszę nie zmuszać, bo tu się kłania wtórne średniowiecze. Nawracanie ogniem mieczem. Nie, nie, nie.